Halo, halo, cześć, dzień dobry, witam bardzo serdecznie z tej strony Dozo. Oczywiście, że piwnicowy mafiozo. Zaczynamy ostatnią misję w kampanii. Alex nadal bez włosów. Słuchajcie, no tak bywa. Przekozacko wygląda ten Alex, to jest taka magia. No dobrze, dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. Słuchajcie, jest godzina aktualnie 9, ale od 7 mój sąsiad postanowił wiercić sobie ser szwajcarski w ścianie nade mną. Ja nie wiem, wy może wiecie, co ludzie mogą robić w ścianie, że wiercą co tak 10 sekund przez 10 sekund przez 2 godziny niemalże. I ja nie mówię, że... Nie przesadzam, naprawdę. Ten chłop tak wiercił. A, nie ma laserka, okej, sorry. O, i chłop znowu zaczął, może będziecie słyszeć. Przepraszam, jak będziecie to słyszeć, ale no... Już czekałem 2 godziny, żeby on przestał. Ale chłop się nie poddaje, wierci cały czas. I potem młotkiem jeszcze napierdziela. Nie wiem, czy on jakieś płytki wierci. Nie mam pojęcia, no co można wiercić przez 3 godziny w ten sposób? Jest dla mnie magia. No, halo, proszę mi tutaj. Nie wiem, czy słyszycie to w ogóle. Jakby testowałem i tam niby jest trochę słychać, ale nie aż tak bardzo. Więc może gra zagłusza na tyle, że tego nie słyszycie. Chociażby. No dobra, ale powiedzmy, że srać to. Nie no, spoko, nie ma problemu. Nie, żebyś tam miał do kogo strzelać z przodu, panie kolego. Gdzie ty jesteś? Zabójco mój. Nie. No. Halo, co jest? Proszę mnie przepuścić. Nie chcą mnie przepuścić, no. Nie wiem, wezmę... M4 chyba, nie? To M4 jest. No nie mogę przejść, to. Nie sracz to. Ja pierdzielę, ale czasami ta kampania jest tak dobrze zaprojektowana, na przykład w tym momencie. Gdzie jest ten chłop? Whatever. Nie, nie widzę. Zaraz zginę pewnie. No. Nie, ja tu nikogo nie widzę. Dajcie mi spokój. Nie masz do kogo strzelać, tylko do mnie. Z tej, kurde, z tego kałacha. Fajnie, że czekacie na mnie. Bardzo miłe. Jak tam? Ja pierdziu. Czekajcie, muszę się uzdrowić. Bandażyk sobie owinę. Na pełną skalę. Nie wiem, tak na pałę trochę będę oznaczał, żeby nie wystawiać się za długo. Ty wróciłeś tam? Siema. Co jest? A no tak, RPG. Kampery z RPG, to jest to, słuchajcie. Warzone pełna klasa. Witamy w Werdańsku. Mogę ciebie zastrzelić? Mogę, nice. Jeszcze granat, mam nadzieję, że potoczy się na tyle daleko, żeby mnie nie zabić elegancko. Dobra, tego olać. Nie wiem, walnę tam. Ten
Ten stanął na środku, byle mnie zabić, nie? Chłop nawet osłony nie szuka. Ten se stoi, w ogóle nie strzela, tylko się patrzy. O, super. O, przeżyłem. Ale kozak. Borowik wręcz. Siema. On do tower, nikogo nie widzę, mordo. Jakiś blef mi tu dajesz. No, poważnie. Nie wierzę. Ej, poważnie, sojusznicy w tej grze totalnie nie ogarniają, co się dzieje. Mają wszystko w dupie. Gość, co się przesunął. Idźmy stąd. Na realizmie to w ogóle powinno się umierać od jednego pocisku, nie? I byłby święty spokój. Aha, od prawej, nie, spoko. Nie, żeby tam sojusznicy moi byli. Nie ma problemu. Spoko. Jakby luźno. O Jezus, ale zes. Chodź, mordo, muszę cię trafić. Dobra, zaczynają sobie tam iść. Zrespili się koledzy. Jak się przemieszczę, to zginę? Zginę. Spoko. Mhm. Aha, dobra, spoko. Tam sobie jeszcze stoi, mimo że się patrzyłem. Luz, mordy. Nie, ta kampania jest... Cały czas słyszę tego sąsiada i po prostu nie mogę uwierzyć, że można być takim rakiem. Ja nie wiem, czy ci ludzie budzą się rano i myślą... Dzisiaj będę rakiem dla społeczeństwa, albo nie wiem, dzisiaj se powiercę. Przez 4 godziny. Oh Jesus. Oh Jesus. Nie mam słów. Co ty tu robisz, gościu? Jak ty tam... No nie, chciałem przytrzymać oddech, celownie chciałem stabilizować. A ty jesteś naszym i biegniesz z tamtej strony. I oczywiście żyjesz, nie ma problemu. Mhm, sorry, nie zauważyłem. Kajs się cofa. Spoko. Znaczy, że przepuścił kogoś, bo z frajerem. No. Dobra, wiecie co, wrócę do was, jak przejdę tę część, bo widzę, że tu grubsza impreza będzie. Jeszcze biorąc pod uwagę wierconko, to w ogóle zaraz wracam. Dobra, słuchajcie, długo to nie potrwało, udało mi się chyba wyczyścić tutaj. Oczywiście zaraz dostanę pewnie kulkę, jak będę przebiegał, bo to ja muszę jako snajper iść przodem. Ale nie, dobra, udało się. A, chyba że się nie udało. Wezwij nalot, ale na co? Nikogo tu nie ma, mordo. Sąsiad dalej wierci. Kocham takich sąsiadów, naprawdę. Może on sobie szafę chce wywiercić w ścianie. Wiecie, nie chcę kupować szafy. Tylko będzie tak wiercił wiertarką. Dopóki sobie szafy nie wywierci, taki prostokąt co zrobi, z dziurek. I potem tylko, nie wiem, wydłubię czy coś. Będzie git.
Tak się robi przecież. No, mordo, przepuść mnie. Zara. Zajęty jestem. Elo, nogi ci wypadły. Przez kokpit, mordo. Matko bosko. Okej, nie wiem gdzie są w ogóle. O, dobra. Elegancko. Dwóch z lewej. Czysto. Nie wiem, czy mogę ci ufać. Minigun. Zamiast snajpery, bo teraz już mi się chyba nie przyda. Gdzie on jest? Halo. Chyba minigana warto sobie zostawić na kolosa, co? Bo ja pamiętam, że tu na końcu jest kolos. I wydaje mi się, że się przyda. Myślisz, Fara? Tak, tu jest kolos, no. Minigun się przyda na niego, na pewno. Będzie zdecydowanie lepiej, aniżeli zwykłym tym. Elegancko. Okej, zła osłona. Lepiej, żebym się schował za tym tamtym. Za tym jakimś rdzeniem reaktora, czy cokolwiek to jest. Na pewno nie jest to wiercący sąsiad, więc dobrze, jestem za. Wiem, podbiegnę tu, patrzcie jaki szybki jestem. Sonic, jestem prędkością. A, jeszcze z lewej dostaję. To jednak nie. Nie. Gdzie ty jesteś, gościu, z tej lewej? Na dole? Nie wiem, nie widzę go. Znaczy, wiem, że tam na górze jest jeden, ale... Gdzieś bardziej po lewej wydawało mi się, że był jeszcze jeden. Ale dobra. Nie, no fajnie. Aha, bo ty tu wysoko stoisz. Okej. Dobra osłona, kumplu. Hello, wchodzę do was. O, siema ruski. Nie wiem jak ja to przeżyłem, szczerze mówiąc. Wbiłem na typa w kule. Ale dobrze. Cieszę się, że tak wyszło. No, Alex, pięknie, że możesz sobie tyle kulek wsadzić w ciało i żyjesz. Bardzo mnie to cieszy. O cholera, w dupie. Na trzech to w dupie jestem. Kurde. Po tych schodach trzeba być ostrożnym w takim razie. Gdzie ja jestem? A okej, jak przebiegałem do tego, to jest świetny moment zapisu, muszę przyznać. Nie ma tego typa? Nie ma. Skończyły mi się magazynki, jeszcze lepiej. Sponio. Teraz tu będziecie i tu jesteście. No właśnie. Idź mi w cholerę. Prawa, prawa. Hello? Dobra, tylko dwóch było, to mnie tam zabił. Nie, trzeci, to okej. Wszystko jasne. Hello? Chciałem tego zrobić, chciałem się oprzeć, ale nie wyszło. Najwidoczniej myszka mi się nie wczytała. Profil z myszki, gdzie mam opieranie pod tym przyciskiem, co teraz mam atak wręcz. Okej. Nie ma problemu, zdarza się. Hello, gościu?
Ma. Dobra, wiem gdzie jesteś. Co tam, Fara? Może zaczniesz coś robić? Czy wszystko ja muszę robić? No dawaj, przejdź sobie. Elegancko. No, w głowę dostałeś, co jest? Ten się w ścianę patrzy, nie ma problemu. Tradycyjnie. Strzelaj, strzelaj! No, połóż się. Alex, ty mimozo. Lepsze jest dozo, ty mimozo. Kolejny granat, który nie wiem gdzie poleciał. Okej. Siema Nikolaj. Spunio. Ewentualnie dwa razy F możesz nacisnąć. Correct. Don't lose it. Why help us? Barkov is a stain on my country. It will not stand. Спасибо, Николай. Спасибо. Спасибо. Boom. Proszę breachować. Jaki dźwięk otwieranych drzwi ze sprintu, halo. Czy miał Dragon Breath'a? Nie trafiłem z biodra. Mogę celować. Ale dozo jest głupi i nie celuje. Czy mam będę pierwszy? Teraz trafiłem. Trochę za długo wstrzymałem. Ma bed. To odrzuć. Nie, wolisz, żeby się wysadził. A, to jest dla tego kolosa. Dobra, okej. Okay. Sponio. To mój chyba. Już nastał w gacie. Co? Okej. Okay. Tak, bo co to robi? A tą parę wypuszcza, okej. Okay. I ta para denerwuje kolosa. Znaczy, nie wiem, coś ma tam robi. Tego nie robi nam. Z jakiegoś powodu. Czekam cały czas na tego kolosa cholernego. Pamiętam jak się z nim męczyłem na doświadczonym za pierwszym podejściem. Gdzie on jest? Co jest? Okej. Okay. No i teraz chyba on wyjdzie, nie? Czy coś? Bo na pewno w tym miejscu jest, na 100%. Tak. Elegancko. No dawaj, mordo. Znaczy, przegram ja oczywiście. Ale przynajmniej trochę dostanie. Dobra, teraz F-kę trzeba nacisnąć, żeby on troszeczkę się otępiał. Dokładnie tak. I on oczywiście tylko za mną biega. Sojusznicy mu i tak nic nie robią. Więc trzeba go wyczaić. I go spenetrować tym miniganem. To gdzież on jest? O! Nie. Tam jesteś? F-ki nie mogę nacisnąć. No, przesuń! Dupę. Stoją we dwójkę i się patrzą na siebie, no. Nawet nie strzelają. A mogę cię tak po prostu zburstować? O, już! Gdybym ja wiedział, że tak mogę zrobić. Oh, Jesus. Że tyle wystarczy. Okej. Okay. Tak, zobaczcie, shotgun z zapalającymi. Tylko, że inaczej wygląda niż na Warzone. Śmiesznie. A to sojusznicy. Jakim cudem tam się znaleźliście za kolosem? Może mi powiecie jakoś?
coś? No autentycznie, skąd wy się tu wzięliście? A bo ty tu Fara jesteś, okej, już. Bo musiał przebiec. Echo, this is Axel. How copy? Send traffic, Axel. Good eyes on General Barkov. I say again, Barkov is moving to the helipad. Echo is approaching the furnace now, Axel. Set your charges and move. Roger, Echo out. The furnace is through here. All right. On it. Co tam, Alex? Jak tam ostatnie chwile z nogami? To teraz zobaczycie, dlaczego Alex nie ma nóg w Warzone. Detonator's fucked. It's dead. I'll go in there. And do what? Ignite the furnace. You'll never get away in time. I know what I'm doing. Farah, listen to me. No, you listen to me. Because of this poison, my people have known something worse than war. I did not come this far to turn back. I'm not asking you to turn back. I'm asking you to give me the order. I won't do that. Commander, please. I am not your CO. Then who is? Because someone needs to light this fire and someone needs to kill Barkov. And you can't do both. I've been an assignment my whole life. This is what I believe in. Give me the order. You are a freedom fighter, Alex. You're a born leader, Farah. Say the word. Go. Yes, ma'am. Nigdy jakoś nie czułem tego vibe'u między Alexem i Faro. Jakoś strasznie zretardowany pomysł mi się to wydaje, że typ się, nie wiem, zakochał w niej czy co. Nie rozumiem jego pobudek za bardzo. Tak nagle se przeszedł do tych ludzi i tak... Walczycie o wolność, tak jak 1500 innych grup. Fajnie, dołączę do was. Bravo, Echo, instead of the furnace. Barra's going for the general. Roger, Echo. Fighting to the pipeline now. Set, Sergeant. No ROEs now, huh, Captain? None at all. Starting with that sniper. Tak, okej, okay, spoko. A w końcu cokolwiek? Nie wiem, poleciało to gdzieś w dupę. Bez sensu, bo nie mam już... Dobra, jeszcze raz, muszę trafić tego snajpera. W ogóle nie widziałem smug, gdzie leciały te rakietki. Nie mogłem wymierzyć. Tym to sobie mogę mierzyć, nie? Okej, za nisko. Za wysoko? Za nisko. O, to było bliskie. Dobra, już wiem mniej więcej jak celować. Okej. Okej. Szkoda, że HDR-ki, nie masz Hadira. Ej, no teraz dostał idealnie. To po cholerę mi ten granatnik, jak on nic tam nie robi. Jesus fucking Christ. O, Price odrzucił granat, co jest? Dobra robota, Price, przydałeś się na coś. O, nie ucieka tak jak Fary. Zostaje na miejscu, okej. Dupa trochę, no. Powiem ci szczerze, Alex. Z tego względu, że no, nie możemy tego snajpera się pozbyć. U Fary jakimś cudem się go dało z RPGa zdjąć, a tym granatnikiem nie mogę. Bo efekt powinien być taki sam. Super, wychylić nie mogę, bo oczywiście strzela tylko we mnie. Price się zbugował. Halo, Price. Nie no, spoko, stój se na środku, nie ma problemu. Tylko wychylę i już od razu świeci. I tylko na mnie. Substura w ogóle. A, nie, no okej. Okay. Sąsiad. Nie tak po prostu wytrącił z równowagi już dzisiaj.
Ja jestem wrakiem człowieka, słuchajcie. Chciałem się wyspać. Właśnie, bo może wtajemniczę was, że no, był stream 2 dni temu, gdzie skończyłem streama o 3 w nocy. Poszedłem spać o 4. Czy jakoś tak. Następnego dnia robiłem od 8 do godziny 15 film o M4. Potem wydarzyła się ta sytuacja z tymi alertami, overlayami. Jeżeli ktoś nie kojarzy, to zapraszam na wczorajszego streama na początek. Około od 15 minuty, najpierw ogólnie, potem przechodzimy do konkretów i pokazuję te prace w cudzysłowie, co oni wykonali. Polecam, bo śmiechu co nie miara i mojej tragedii osobistej, znaczy no nie osobistej, tylko takiej, wiecie, zawodowej, to polecam zobaczyć zapis livestreama wczorajszego. 25 to był livestream. Duo Decimo Quinto. Po łacinie. Muszę zmienić to. No właśnie, i potem dostałem te prace i byłem zdruzgotany przez kolejne 4 godziny. I gdzieś od 19 zacząłem robić film o sezonie 5, o aktualizacji, o zmianach na mapie i tak dalej, który wypuściłem o 4 w nocy znowu. Więc znowu o 4 w nocy poszedłem spać, znaczy tam o 3 w nocy wypuściłem, a o 4 poszedłem spać. I znowu dnia następnego, rano, musiałem do roboty pójść, nie? Więc spałem bardzo krótko. Spałem bardzo krótko. O, już ma snajpera. Super. No i dlatego jestem wrakiem człowieka. I dzisiaj mnie sąsiad o 7 obudził. Ja też poszedłem spać bardzo mądrze o jakiejś drugiej. Także no, tak średnio bym powiedział. A weź, już umrzyj. Bravo, on me. Hypes lead this way. Let's get this done. Yes, sir. Także jestem niewyspany w cholerę, nie? Generalnie. Fajne pipy. Donk. Я все равно, сколько сейчас времени. С Москвой мне связь! Быстро! Skąd się tam Fara wzięła? Szkoda, że nie widzieliśmy, jak tam dotarła. Ani nic. Nie ma nikogo. Nie, to z widy masz. Mogę rzucić? Nie mogę. Ale mogę strzelić. O, elegancko. Widzę, że motyw z God of War'a trójki, gdzie Kratos mordował Zeusa. Znaczy motyw, to podobne. Jesteś terrorystą, nara, siema. Trzymaj pion. Is dead. Roger that. Alex, charges set? Affirmative, sir. Alex. I'm not getting out of here. Let's do this. Thank you. Ciekawe, jakim cudem Alex przeżył. To jest magia dla mnie, że tylko nóżki mu urwało. No ale cóż. Roger. All stations on my mark. 3, 2, 1. Chociaż no rzeczywiście, tego budynku jakby nie rozsadziło od środka, więc jakby się tam dobrze schował, to może... Tylko pytanie, kto go tam uratował, bo bez nóg to raczej długo by nie pożył, więc musieli raczej po niego od razu wrócić. To wydaje mi się średnio możliwe, no ale dobrze, uznajmy, że Warzone nie przeżył. Słuchajcie, no i to oznacza koniec kampanii i po wszystkim. Nie grało mi się dużo gorzej niż na doświadczonym, szczerze mówiąc.
Ale już się zamykam. Russia disowned Barkov. Well, I didn't have much choice, did they? He's dead. You took a big bite out of that problem, John. For now. But left unchecked. It won't be. General Shepard pulled the files you asked for. What exactly is this about? A task force. We already have loose ends. Then I will tie them. I can fund assets, not outlaws. Enjoy the tea, then. Sakaev wants Barkov's throne. I almost buried him in Pripyat, with McMillan. That was the father. This is the son, Victor. Lovely family. They're big fans of Hatir's. Well, that would explain why he's still alive. They're gonna get him out. Then give me what I need. Who's your crew? Sergeant Garrick. Kyle? They call him Gaz. He never said anything. John McTavish, SAS, sniper, demolitions, goes by Soap. Why? It's classified. There he is. Simon Riley. There's no picture. Never. Now the rest. That's neat to know. Unless we got a deal. What are you calling this task force? 141. Czemu takie cyferki, a nie inne? Jeszcze zakończenie, tam o Zakajewie było. I rzeczywiście nie zwróciłem chyba za pierwszym razem uwagi. Ale jest mowa o synu, o tym Wiktorze, który się pojawia w Werdańsku. Ale w sumie w Werdańsku tam żadnej fabuły większej nie ma odnośnie tego Wiktora. Więc jestem ciekaw, czy po prostu następna część będzie po prostu rebootem tej części z 2007 roku, która już była. Czy właśnie będzie o Wiktorze Zakajewie, bo w tamtej części z 2007 roku jest o tym ojcu i się jego tam zabija. Także jestem ciekaw w sumie, bo nie zwróciłem chyba na to w ogóle uwagi na początku. Right, słuchajcie, realizm pokonany. Nie było tak ciężko, jak mi się wydawało, że będzie, szczerze mówiąc. No co prawda tam jedną kulkę się dostawało i trzeba było czekać 10 sekund na odrodzenie, ale generalnie nie było źle. Myślałem, że będzie dużo gorzej. No doświadczonym też były takie problemy, jak tutaj. Ale no to są problemy spowodowane tym po prostu, że jak się wychodzi zza osłony, to mija półsetnej sekundy i od razu dostaje się kulkę, Bóg wie skąd. I czasami po prostu nie ma czasu na reakcję, choć nie twierdzę, często pewnie rushowałem bez sensu, jak to mam w zwyczaju. Ale kto mnie ogląda, to doskonale zdaje sobie z tego sprawę. Słuchajcie, dziękuję wam pięknie za uwagę, mam nadzieję, że seria wam się podobała. Zobaczymy, jaka będzie następna. Pewnie wrócimy na chwilę do multiplayera, do Warzone'a solo. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. No i w międzyczasie oczywiście poradniki, ale to wiecie o tym doskonale. Także co? Miłego dnia, udanego weekendu, dzięki wielkie i dozo!